To było na tym molo, prawda, nie? I ją znaleźli jakoś nieprzytomną. To był koniec upalnego dnia na zalewie Piaski w Ostrowie Wielkopolskim, stąd pierwsze przypuszczenie, zasłabnięcie, ale po przyjeździe ratowników wszystko stało się jasne. Na pomoście znajdowała się nieprzytomna dziewczyna, od której była wyczuwalna silna woń alkoholu. 15-latka z plaży trafiła prosto na oddział intensywnej terapii. Jest w stanie bardzo ciężkim, można powiedzieć, że walczy o życie. Ze względu na potężny poziom alkoholu we krwi, jest to prawie 5 promili. To dawka śmiertelna. Dziewczyna nie mogła oddychać bez pomocy. Udusiłaby się. Wymagana jest wentylacja mechaniczna, czyli wspomaganie respiratorem. Piła wódkę z rówieśnikami. Kupili ją chwilę wcześniej. To jest młodzieńcza głupota. Ale ktoś z dorosłych, sprzedawców, musiał na nią pozwolić, sprzedając im alkohol. Ta kobieta podczas przesłuchania przyznała się do tego, że sprzedała ten alkohol i została ona ukarana grzywną. Jej wysokość ostatecznie ustalą sąd i prokuratura. Dziś w sklepie nie chciano z nami rozmawiać. A czy jest? Poza kamerą usłyszeliśmy, że dziewczyny dziś wyglądają na starsze niż są. Wystąpimy do miejscowego urzędu o cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu w tym sklepie. To wszystko, na co pozwalają przepisy. Walka ze sprzedażą alkoholu nieletnim trwa od dziesięcioleci. Myślę, że byłoby tak, że osoby, które sprzedają alkohol nieletnim, byłyby karane tak dużymi karami, że to przestawałoby się im opłacać, jeśli chodzi o prowadzenie sklepu. To sklepy byłyby po prostu zamykane. To myślę, że osoby wolałyby 10 razy sprawdzić dowód. 15-latkę rówieśnicy zostawili samą. To postronna osoba wezwała pomoc. Inicjacja alkoholowa w Polsce następuje między 12 a 13 rokiem życia właśnie w takich okolicznościach przyrody. Co dziesiąty niepełnoletni sam kupuje pierwszy alkohol. Nie zdają sobie sprawy z tego, że stąpają po cienkim lodzie i grają z ogniem i że mogą sobie zrobić naprawdę olbrzymią krzywdę. Alkohol, będąc neurotoksyną, jest groźny dla naszego zdrowia psychicznego. A im wcześniej następuje inicjacja, im wcześniej mamy kontakt, tym większe ryzyko, że możemy się uzależnić i tym głębiej możemy się uzależnić i tym trudniej nam będzie z tego potem wyjść. 15-latkę wybudzono, opuściła szpital. Lekarze mówią o ogromnym szczęściu. Gdyby nie ta pomoc na miejscu i gdyby nie leczenie szpitalne, mogło to się skończyć o wiele gorzej. O losie jej i rówieśników zadecyduje teraz sąd rodzinny. Stanisław Wryk, Wydarzenia.